Jeden z najbardziej osobliwych przypadków samobójstwa w Tatrach miał miejsce w 1963 roku w Dolinie Białego. 30-letni lekarz z Warszawy zażył leki nasenne, po czym stracił przytomność. Po jej odzyskaniu dokonał licznych samookaleczeń na lewym nadgarstku i przedramieniu. Następnie skoczył z wysokiego brzegu doliny i ponownie stracił przytomność. Po kilku godzinach najprawdopodobniej obudził się i z trudem zsunął po zboczu do potoku, w którym ostatecznie utopił się. Witam na kanale Szczytomaniak. Dzisiaj taki wyjątkowy odcinek, bo nie zajmiemy się jedną konkretną historią, ale omówimy sobie temat samobójstw, jakie ma miejsce w Tatrach, co skłania ludzi do popełnienia samobójstwa. Według literatury naukowej najczęściej jest to depresja, choroby psychiczne albo problemy finansowe lub miłosne, bo często są to młodzi ludzie, którzy nie do końca potrafią sobie radzić właśnie z takimi problemami uczuciowymi. Także nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Zapoznając się z tymi smutnymi faktami, warto przyjrzeć się przede wszystkim statystykom, ponieważ przypadki odebrania sobie życia w Tatrach nie były wyjątkiem. Samobójstwa dokonane po II wojnie światowej są bardzo dokładnie opisane w pracy naukowej Zdzisława Ryna pod tytułem Psychiatria Polska. A więc jakie są fakty? W latach 1945-1986 na terenie Tatr odnotowano 30 stwierdzonych samobójstw. Wyróżnił się rok 77, 8 samobójstw i 49, 4 samobójstwa. Najwięcej takich przypadków wydarzyło się latem i jesienią, a mniej wiosną i zimą. Rozkład ilościowy pokrywa się z nasileniem ruchu turystycznego na szlakach. W tej grupie było 16 mężczyzn i 14 kobiet. Co ciekawe, mniej niż połowa z tych osób uprawiała turystykę górską, a reszta odwiedziła Tatry po raz pierwszy w życiu. Miejsce i sposób. 23 osoby odebrały sobie życie w Tatrach Zachodnich. Giewont, Nosal, Sarnia Skała, Stoki Krokwi, rejon Kasprowego Wierchu, okolice Smerczyńskiego Stawu oraz Kominiarski Wierch to główne miejsca tych zdarzeń. Kiedy na Nosalu zdarza się wypadek śmiertelny, niemal na pewno zakłada się samobójstwo, mówi toprowiec Ryszard Gajewski. 7 nieszczęśników rozstało się z życiem w Tatrach Wysokich. Najczęściej były to Kościelec i okolice Czarnego Stawu Gąsienicowego, a także Rysy. 10 osób wybrało skok z wysokości, w tym 8 mężczyzn i 2 kobiety. Pewien młodzieniec podczas wspinaczki na Rysy oświadczył rodzicom, że dłużej nie będzie dla nich ciężarem i skoczył w przepaść. 12 osób, w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn, zażyło truciznę bądź nadużyło leków. 5 osób powiesiło się na drzewie, a jedna osoba weszła w celu samobójczym do ciasnej jaskini i w niej zmarła. W jednym wypadku 30-letni mężczyzna w stanie depresji psychicznej najpierw podał truciznę swojej 9-letniej córce, a następnie powiesił się na drzewie w pobliżu schroniska. Dzięki szybkiej interwencji ratowników dziewczynka została odratowana. Obserwując te dramatyczne fakty, rodzi się pytanie, dlaczego tak popularnym miejscem na ostatnią swoją górską wycieczkę ludzie najczęściej wybierają Giewont oraz Nosal? Prawdopodobnie przyczyny leżą w tym, że są to wierzchołki stosunkowo łatwo dostępne, a szlaki wiodące na ich szczyty nie należą do specjalnie długich. Trudno znaleźć przedwojenne statystyki samobójstw w Tatrach, o ile takie były w ogóle prowadzone. Ale nie jest tajemnicą, że przed wojną takie przypadki również nie należały do rzadkości. Świadczą o tym m.in. relacje o kilku wydarzeniach. Jedna z najgłośniejszych spraw wydarzyła się 21 lutego 1914 roku, gdy po awanturze ze swoją narzeczoną Jadwigą, polski artysta Stanisław Witkacy poszedł na kilka dni w góry. Jadwiga z kolei wyruszyła dorożką w kierunku Doliny Kościeliskiej, gdzie na hali pisanej popełniła samobójstwo, strzelając do siebie z Browninga należącego do narzeczonego. 25 lat później sam Witkacy na wieść o wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Polski również odebrał sobie życie. Natomiast w 1922 roku Józef Oppenheim odnotował: zostaliśmy powiadomieni o ciężko rannym mężczyźnie na szczycie Giewontu. 23-letni urzędnik z Warszawy odebrał sobie życie strzałem w skroń z rewolweru. Niemal w identyczny sposób zabił się mężczyzna ze Szczecina w 1934 roku. Niestety, trzeba tu ze smutkiem stwierdzić, wraz z upływającymi latami statystyki wcale nie maleją. Wciąż często słyszy się o przypadkach, kiedy ludzie idą w góry, aby zakończyć swoje życie. Jedna z najbardziej wstrząsających sytuacji zdarzyła się na Świnicy.
Do siedzących Słowaków na szczycie podszedł młody mężczyzna mówiąc „Servus” i skoczył w przepaść. Wstrząśnięci tym Słowacy zeszli ze szczytu, udali się na Kasprowy Wierch i telefonicznie zawiadomili Topr. Ryszard Gajewski zauważa, jeżeli rzuca się kobieta, to najczęściej owija głowę jakimś swetrem czy kurtką. Z 8 czy 10 lat temu pamiętam, jak już zobaczyliśmy z góry, że jest owinięta. To już było wiadomo, że to będzie kobieta. Czy zdajecie sobie sprawę, że średnio co kilka miesięcy słyszy się o kolejnym samobójczym wypadku, jaki miał miejsce w Tatrach? Góry te jawią się tutaj jako smutne, ponure miejsce stanowiące scenerię bardzo dramatycznych zdarzeń. Oto następne, przejmujące przykłady z ostatnich miesięcy. 5 lutego 2019 roku mężczyzna wpadł do wodogrzmotów Mickiewicza. Policja po przesłuchaniu świadków ustaliła, że mężczyzna tuż przed tragiczną śmiercią stał na barierce mostu, po czym skoczył do wodospadu. 22 czerwca 2018 roku ratownicy Topr po zawiadomieniu przez turystów odnajdują zwłoki 42-letniego mężczyzny leżącego w dolinie pustej wody. Okazało się, że dwóch turystów, idąc orlą percią, zauważyło w rejonie słynnej drabinki w okolicy Koziej Przełęczy porzucony plecak i ubrania. Mężczyźni postanowili poszukać właściciela i gdy spojrzeli w dół, widok leżącego kilkadziesiąt metrów niżej nagiego ciała zmroził im krew w żyłach. Śmierć samobójczą potwierdził również pożegnalny list pozostawiony przez ofiarę. Jak można spostrzec, zapoznając się z tymi tragicznymi faktami, Tatry pokazują nam swoją inną, mroczną stronę, skłaniając do zadumy i refleksji nad meandrami ludzkiej psychiki. Niektóre osoby, jak widać, stykając się z górskim ogromem, surowym pięknem, a także wielkim zagrożeniem, czasami wybierają ostateczne rozwiązanie i kończą swoje życie właśnie tutaj, w tej niesamowitej, lecz jak niebezpiecznej scenerii. Podczas pobytu w Tatrach można zatem czasem zamyśleć się nad trudną ludzką egzystencją i motywami, którymi kierują się osoby podejmujące tak dramatyczny krok. Należy również pamiętać, że jest sporo niedoszłych samobójców, których udaje się ratować, albo w ostatniej chwili udaje się odwieść od tej decyzji. Ciężko powiedzieć, jakie są statystyki udanych samobójstw w porównaniu do nieudanych, bo o niektórych próbach samobójczych nigdy się nie dowiemy. No ale jak sami widzicie, te statystyki są naprawdę zatrważające. Kilkadziesiąt samobójstw w samych Tatrach, także to jest naprawdę olbrzymia liczba. I nie wiadomo tak naprawdę, co zrobić, żeby tych samobójstw było coraz mniej. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, a my widzimy się w przyszłym tygodniu. Żegnam się już z Wami, do zobaczenia na szlaku. Trzymajcie się, cześć!